Cześć, nazywam się Krzysztof Ignaczak, mam 42 lata i wykonywałem w swoim życiu najpiękniejszy zawód świata. Byłem siatkarzem. Cześć Krzysiek. Cześć. Bardzo mi miło, że zaakceptowałeś nasze zaproszenie do mojego pierwszego razu. Zaintrygowało mnie to. Tym bardziej się cieszę. Możemy zaczynać? Jestem gotowy. Wygodnie? No, a to będziemy jakiś robić ten? Kaszpirowskiego? To możemy. Adin 2, 3. Powiedz całą prawdę. Nie. Zaczynamy. Dzień, w którym pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. Chyba 16 lat. Pierwsze sukcesy z reprezentacją kadry juniorów Ireneusza Mazura. Brązowy medal kadeci i wtedy był taki wywiad przeprowadzony, to zresztą śmieszny wywiad, gdzieś tam trafił do pajacyków pana Materny i Mana, wtedy taki wywiadzik właśnie gdzieś, gdzie zapytano mnie o moją ksywę, skąd ona się wzięła i dlaczego Igła. No i ja odpowiedziałem, że Igła to mam ksywę bardziej tutaj w klubową, a i odziedziczoną po tacie. Natomiast mały wołają na mnie na kadrze z racji tego, że jestem po prostu miernego wzrostu. Ale oczywiście dziennikarz tak pomieszał, że wyszło, że dlaczego wołają na ciebie Igła, bo na mojego tatę wołali małe. Coś w tym stylu wyszło, więc po prostu była jedna wielka beka i to był pierwszy taki wywiad, gdzie byłem zdenerwowany, że Jezus Maria, jak mogło się to wszystko tak źle potoczyć, przecież miało wyjść tak pięknie, bo to pierwsze jakieś właśnie wywiady do prasy i to było właśnie 16, 17 lat, kiedy przeczytałem właśnie swoje nazwisko pierwszy raz w gazecie. Dzień, w którym pierwszy raz poczułem się na parkiecie niezwyciężony. Chyba takiego dnia nie było, natomiast na pewno były momenty w karierze, gdzie po ciężkiej pracy byliśmy na tyle dobrze przygotowani, że czuliśmy, że wchodząc w turniej z meczu na mecz będziemy grali lepiej. I chyba w ten taki 2012 rok, gdzie wygrywaliśmy Ligę Światową, ogólnie wszyscy eksperci chyba na świecie twierdzili, że gramy najpiękniejszą siatkówkę i najrówniej i najlepiej. I faktycznie tak, żeśmy też czuli, że wygrywając tą Ligę Światową, faktycznie ten potencjał i ta jakby energia była tak duża, że mogłem wtedy i nawet wierzyłem bardzo mocno w to, że jesteśmy w stanie pokonać wszystkich i przynosić góry. To była taka chyba jednostkowe działanie, a później w kolejnych turniejach Mistrzostwa Świata, gdzie graliśmy w Polsce i mecz z Iranem, który praktycznie decydował o tym, czy jesteśmy i gramy o piąte, ósme miejsce, czy jesteśmy dalej w grze o medale i wygrywamy ten mecz. Już też wtedy wiedziałem, że jest taki moment, że chyba raz nikt nie zatrzyma, że dzięki kibicom, którzy przychodzą, nas wspierają i plus przełamaniu drużyny, która tak zaczęła tracić w jakiś sposób swój rezon, potrafimy się zjednoczyć i potrafimy grać dobrze i znowu poczuliśmy taką energię. Także tych momentów takiego niezwyciężenia chyba myślę, że w karierze sportowca jest wiele. Jest wiele właśnie w tym momencie, kiedy zaczynasz już wierzyć w ten sposób, że jesteś niezwyciężony, faktycznie to się dzieje. Tak? Ja głęboko wierzę w takie coś jak siła przyciągania i tutaj jak zaczynasz wierzyć bardzo mocno w to, że coś osiągniesz, że coś się zdarzy, to się musi prędzej czy później zdarzyć. Tak? Zadajesz pytanie światu, a świat ci na te pytania po prostu odpowiada. W psychologii jest nawet taki stan przepływu, to właśnie wtedy, kiedy... Doskonale tak, chyba ten stan przepływu znam. Dzień, w którym wygrałem mecz, którego nie miałem prawa wygrać. Wiesz co, to zazwyczaj w siatkówce jest takie powiedzenie, że kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 3-2. I było kilka takich spotkań, gdzie sięgam pamięcią, gdzie faktycznie
Mieliśmy przegrane na szybko. Tak co mi przychodzi, to praktycznie chyba mecz o Mistrzostwo Polski z Kędzierzynem, który graliśmy jako Asseco Resovia i tam już przegrywaliśmy u siebie. Było 2-0 w rywalizacji play-off dla Kędzierzyna. Przegrywaliśmy jeszcze 2-0 u siebie na sali i chyba 13-7 i wtedy pamiętam seria Grzesia Kosoka, znakomitych zagrywek. Wygraliśmy tego seta, czy tam było 23, chyba 17 później i Grzesiek wszedł na zagrywkę, wygraliśmy tego seta, wygraliśmy mecz i wygraliśmy w ogóle Mistrzostwo Polskie, także to było takie, takie fenomenalne, fenomenalne nasze pójście i wygranie, coś z czegoś, coś z niczego, nie? Tak, to mi zapadło w pamięć. To dla odmiany dzień, w którym pierwszy raz przegrałem mecz, którego nie miałem prawa przegrać. Takie też się zdarzają mecze i chyba ich może być dużo więcej niż mi się wydaje, z racji tego, że jak poczujesz się zbyt silny i zlekceważysz przeciwnika, i to zazwyczaj jest z przeciwnikiem, który jest niżej notowany od ciebie, którego może nie doceniasz i wtedy sport cię kara. Dzisiaj nie powiem ci teraz dokładnie meczów ligowych czy meczów reprezentacyjnych, ile takich było faktycznie, gdzie poczuliśmy się już zwycięzcami, a nagle się te losy tego spotkania odwróciły, ale to się działo tylko i wyłącznie właśnie za sprawą tego, że podchodziliśmy lekceważąco do rywala, który dalej miał pianę na pysku i potrafił walczyć o każdą piłkę, żeby udowodnić nam właśnie, że będą od nas lepsi. I to jest taka lekcja pokory i nauki właśnie, że ten sport, dopóki nie ma tego ostatniego gwizdka, dopóki sędzia nie zejdzie ze słupka pogratulować drużynie wygranej, to nie możesz czuć się, nie możesz czuć się zwycięzcą, że losy czy w piłce nożnej, czy w siatkówce, czy w koszykówce potrafią się bardzo szybko odwracać, nie? I później nie jesteś w stanie zahamować pewnej fali, załóżmy jak się podnosi sportowiec, już nie jesteś w stanie go później zatrzymać, tak? Jak z tym słynnym powiedzeniem, że jak już trzymasz boksera i jest już w tym takim letargu, żeby go wykończyć, i on się potrafi odrodzić i cię znokautować, i tak samo jest w innych, myślę, dyscyplinach sportu, i siatkówce, i koszykówce, że jak faktycznie masz ten kończący cios, to powinieneś go wykonać. Jeżeli tylko ktoś poczuje, że dajesz mu możliwość grania, to sportowy charakter człowieka jest tak skonstruowany, że będzie walczył do samego końca. Dzień, w którym pierwszy raz zjadły mnie na parkiecie nerwy. Myślę, że na pewno reprezentacja i koszulka reprezentacyjna, którą nakładasz po raz pierwszy. Dla nas, młodych chłopaków, którzy wygrali Mistrzostwo Świata w 1997 roku, właśnie pod wodzą trenera Ireneusza Mazura, to było coś fantastycznego, to były niesamowite przeżycia. I wyobraź sobie, że teraz cała ta reprezentacja zostaje przeniesiona w całym komplecie do reprezentacji seniorskiej. Nagle się okazuje, że ludzi, których podziwiałem w telewizji, stoją na vis-a-vis mnie, po drugiej stronie siatki. Wiesz, ja miałem taki wzór do naśladowania, Samuele Papi, nazywał się włoski siatkarz, bardzo miernego wzrostu, ale znakomicie techniczny, fantastycznie wyszkolony, i to dla mnie był taki wzór naśladowania, pokazujący, że nawet człowiek o marnym wzroście, takim jak ja posiadam, może zajść bardzo wysoko, bo on był bardzo długo filarem reprezentacji Włoch. I wyobraź sobie teraz, że oglądam, jem frytki w domu jako mały dzieciak, 40 razy przewijam kasetę, żeby obejrzeć jego akcję, a tutaj nagle facet stoi naprzeciwko mnie i teraz wygraj z nim, nie? I pytanie takie, kurde, no jak tu z nim wygrać, skoro on jest moim idolem, przecież on jest doskonały, tak? No więc zapłaciliśmy frycowe i myślę, że właśnie ten pierwszy moment, kiedy nakładasz koszulkę z orłem czy z flagą, akurat w naszym przypadku, stajesz w polskiej hali, gdzie jest 10 tysięcy ludzi na hali i oni śpiewają hymn, to zdajesz sobie jakby sprawę z tego, jaki duży ciężar ma ta koszulka na samym początku. Więc ja rozumiem jakby młodzież, która wchodzi, która może być zdeprymowana, bo sam to przeżyłem. Bardzo ciężko wyważyło właśnie na tym pierwszym takim meczu, gdzie poczułem tą odpowiedzialność za to, że te 40 milionów ludzi, tych Polaków, liczy na to, żebym grał, więc te wymagania wobec siebie miałem bardzo duże. A wiadomo, że jak myślisz o tym wszystkim, to cię przytłacza i za dużo myślenia też nie jest skazane, więc wtedy pamiętam, że
no, można było dać pampersa Krzyśkowi i ten pampers by był zmieniany każdego seta, nie? Dzień, w którym pierwszy raz płakałem na parkiecie z radości. Chyba Mistrzostwo Polski, tak, jakie osiągnąłem z bełchatowską Skrą. Grając wcześniej w Częstochowie, niestety, ale przegrywałem w finałach, bo wtedy była taka era złota Mostostalu, Kędzierzyn, Koźle, mieli praktycznie wszystkich reprezentantów. Myśmy za AZS-em Częstochowa próbowali się przebijać i walczyliśmy z nimi w finałach, ale zawsze musiałem przełknąć gorycz porażki. Później zmiana barw klubowych na Skrę Bełchatowską. I tam takie oczekiwanie i budowanie drużyny razem wspólnie tam z panem prezesem Konradem Piechockim i kilkoma zawodnikami, którzy podjęli się jakby tego projektu. Zaczęliśmy budować powoli z Mozołem drużynę, która miała osiągnąć Mistrzostwo Polski i wtedy właśnie ten pierwszy rok taki, w którym wygraliśmy i sięgnęliśmy po tą koronę. I wtedy się pojawiły chyba pierwszy raz takie łzy szczęścia, że kurczę, faktycznie stało się faktem, udało się wygrać pierwszy raz mi mistrzostwo, na czym bardzo mi zależało, żeby być mistrzem Polski i dopiąć ten złoty krążek, bo czasami są wybitni zawodnicy, patrz Paweł Zagumny, którzy grali całą karierę, Karl Malone, John Stockton w NBA, świetni, fenomenalni, a nigdy nie sięgnęli po to mistrzostwo. Ja wtedy właśnie tak się polały te łzy, wiedziałem, że kurczę, no już ten krążek jeden mam, teraz już co będzie, to będzie. No i jest ich sześć. Dzień, w którym pierwszy raz płakałem ze smutku. Sportowo czy niesportowo? Sportowo. Sportowo to myślę, że będą porażki na pewno i to chyba będą te porażki, które najbardziej bolą w finałach. Te srebrne medale, które właśnie wymieniłem, jakby gra przeciwko Mostostalowi była takim no, dla nas srogą lekcją, że tak powiem. Wiedzieliśmy, że gdzieś tam nasze szanse były. I chyba tam wtedy się pojawiały takie łzy, bo byłem jeszcze wtedy bardzo młodym zawodnikiem, 19-letnim, który przyszedł z wielkimi aspiracjami i ogromnymi ambicjami, żeby wygrać. A czegoś nam brakowało. Nie wiem, czy brakowało nam dosłownie w przedbiegach, już na samym końcu brakowało nam kilku punktów, żeby ich pokonać. Wiem, pamiętam w trzeciej takiej słynnej batalii, gdzie rozgrywaliśmy już piąty pojedynek, przegraliśmy w Kędzierzynie, a na dosyć niewygodnej hali, tam specyficznej, takiej starej, tam przegraliśmy 3-2 i wtedy były te właśnie takie łzy rozgoryczenia, bo byliśmy bardzo blisko już w ogródku, witaliśmy się z Gąską, a pomimo tego przegraliśmy ten pojedynek i znowu po raz kolejny to Mostostal triumfował. Dzień, w którym pierwszy raz pomyślałem, że moja kariera zbliża się do końca. 2006 rok, to bardzo proste do powiedzenia. Nasza reprezentacja jedzie na Mistrzostwa Świata beze mnie. Ja dzisiaj mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, że chyba miałem depresję. Nigdy nie zdiagnozowałem, nie poszedłem do lekarza, natomiast jakby z meczu na mecz obserwując i patrząc, jak moi kumple z boiska wygrywają mecz za meczem i pną się w górę w hierarchii turnieju, i stają przed możliwością grania o medale, dla mnie tak jakby się wszystko skończyło. Ja poświęciłem reprezentacji bardzo dużo do tamtego momentu, do tamtego czasu. Uważałem się, że powinienem być na tym turnieju, że powinienem pojechać jako pierwszy libero. Trener Lozano zadecydował, że pojedzie Piotr, co było dla mnie dużym szokiem. I jak wygrali ten medal, to pomyślałem sobie, że już przecież kurczę, no nie mam szans na to, żeby zdobyć kolejny, tak? No pojawił się medal po 30 latach niebytu polskiej reprezentacji i akurat mnie tam nie ma. I to był bardzo ciężki okres dla mnie, z którym sobie ciężko prawie nie potrafiłem poradzić i jakby z ręką tutaj wyszedł trener Castellani i moja rodzina. Moja żona, która rzuciła wszystko i przyjechała mnie bardzo mocno wspierać, a Castellani po prostu wyciągnął za uszy do treningu i kazał udowodnić wszystkim ludziom, że dam radę i wrócę mocniejszy po takiej sytuacji. Dzień, w którym pierwszy raz skłamałem dziennikarzowi podczas wywiadu. Tych kłamstw to było miliony, to dziennikarz się cały czas kłamie.
ale tego powiem ci nie pamiętam. No. Natomiast wiem, że powiem ci tak, że miałem swoich ulubionych dziennikarzy, z którymi rozmawiałem szczerze, faktycznie o swoich emocjach. I miałem dziennikarzy, których po prostu nie trawiłem. Tak? Jeżeli widziałem profesjonalne podejście, przygotowanie załóżmy danego człowieka, że przychodził rzeczowo, zapisane miał te pytania, one nie były jakieś tam wyświechtane, tak wyrwane nie wiadomo skąd, to z przyjemnością się rozmawiało z takim człowiekiem. Natomiast jeżeli podchodzili do mnie dziennikarze, którzy zadawali etatowe pytania, to te odpowiedzi na te pytania były głupie. Tak jak kiedyś bodajże jeden z żużlowców odpowiedział, jak się panu jeździło, no prosto i w lewo, tak? No to ja odpowiadałem dosłownie w taki sam sposób, żeby po prostu spławić i dać jakby świadomość tego, że ten akurat gość jest niemile widziany. Ale to z biegiem czasu mi jakby przeszło, jakby umiejętność pracy z mediami, chyba świadomość moja jako sportowca rosła z roku na rok. Takie numery robiłem, jak byłem młodszy, natomiast później wiem, jak ciężko i rzetelnie trzeba podchodzić do tego, żeby budować i pracować na swój wizerunek, więc ta praca z mediami też jest jedną z części, że trzeba udzielać tych wywiadów nawet wtedy, kiedy czujesz rozgoryczenie porażką, kiedy nie wyszło, że wtedy trzeba mieć po prostu jaja stanąć i powiedzieć, stary, no byłem słabszy, nie wiem, coś nie wyszło w tym momencie, a co to nie wyszło, no i się wytłumaczyć po prostu z tego tytułu. Tym żużlowcem to chyba był Sławek Drabik. Tak, Sławek Drabik, dokładnie tak jak mówisz. On miał wiele takich, wiesz, wrzutek fajnych, dlaczego wygrał, to tam było coś, że śruby babcia przykręcała, bo miała długie paznokcie. No, ja po prostu płakałem, ale mówię, to była taka jasna postać żużla, na którą można było zawsze liczyć, że będzie jakaś fajna wrzutka w wywiadzie. Czy masz jakieś takie ulubione w cudzysłowie pytanie od dziennikarzy, po którym to usłyszanym pytaniu, jak to mawiają młodzi ludzie, gdzieś daleko w Chinach umiera jedna panda? Takie pytanie, no jak się grało, nie? To są takie pytania, wiesz, jak się grało, dlaczego żeście przegrali, nie? No to takie pytania, na które nie chciałoby się udzielać odpowiedzi, po prostu wiesz o tym, że ktoś jak podchodzi, to jest nieprzygotowany i najlepiej żebym ja sam w ogóle coś opowiedział o całym meczu. Pamiętam jedną dziennikarkę, to żeśmy po prostu się popłakali wszyscy na treningu i nam nie wyszło. Pojechaliśmy ze Stanisławem Gościniakiem. Stanisław Gościniak był trenerem reprezentacji i myśmy pojechali do Francji. Przyszła jakaś dziennikarka, Polka, która miała nakręcić jakiś materiał, nie wiem, czy dla naszej telewizji, czy tam dla jakiejś telewizji w każdym razie, i zapytała Stanisława Gościniaka, mówi, trenerze, no to dobra, z kim dzisiaj gracie? No i Stanisław odpowiedział, no z Francją, nie? No, a pani redaktor, no dobrze, ale jak się nazywa ta drużyna? No więc wystawiła sobie sama laurkę, myśmy po prostu posikali się, popłakali, nie? Babka od razu poszła, chyba wiedziała, że nie wyszło to i tak wyglądało właśnie, jak się wysyła nieprzygotowanego dziennikarza kompletnie, który może nawet rzucony na głęboką wodę nie ma okazji sam sprawdzić, do kogo idzie i po co idzie. Nie? Dzień, w którym pierwszy raz publiczność była przeciwko mnie. Ale moja publiczność, czy ogólnie publiczność, bo to wiesz, są też takie motywy, gdzie moja też publiczność, która kurtyna. Była moją publicznością, była też przeciwko mnie. To mnie bardzo ciekawi. To był pierwszy taki moment, ja pamiętam, jak zmieniłem w dosyć takich ostrych słowach, wypowiedziałem się na temat zmian barw klubowych, że poszedłem do Bełchatowa i tam był taki, papuszki nierozłączki. Nie wiem, czy pamiętasz, tak zrzuciłem, że nie ma sianka, nie ma granka, była taka, a nie inna sytuacja finansowa, w ogóle się często chowa i ja tak odchodzę z trochę buńczucznie, mam zamiar wypowiedziałem takie słowa, tak, w taki, a nie inny sposób funkcjonować. A że byłem jednym chyba z ulubieńców AZS-owskich kibiców, którzy byli taką, no mówię, świetną, zorganizowaną grupą i świetnie mi się z nimi grało. To jeszcze była taka, mówię, mocna ekipa. No to odczułem wielką nienawiść po prostu, jak przyjechałem na
na parkiet do AZS-u i tam nawet poleciał taki wielki wór z grosikami, wiesz, w moją stronę. Dobrze, że nie zabiło tam przy okazji Radka wnuka, który był tam ze mną i stał po prostu obok niego, tak mu śmignął ten wór z ogromnymi pieniędzmi. Zbieraliśmy chyba z pół godziny te grosze, oczywiście do kieszeni, no bo przecież nie będziemy, pieniądz jest pieniądz, się wszystko liczy. I tam taka śmieszna była sytuacja, że wiesz, siedzę, wszyscy tam mnie wyzywają, o ty Judaki, jakiś taki, owaki. Nawet dzieci mają zaprzeczenie matematycznego wzoru, bo tam ja grałem z siódemką, no to siódemka była mniejsza od zera i takie tam znaki, nie? I tak, wiesz, w tych 2000 tak patrzę, widzę takiego starszego pana, który siedzi tak z założonymi rękoma, tak patrzy się na mnie z takim politowaniem i ja już liczyłem na to, że facet, wiesz, rozumie jakby istotę sportu, że sportowcy nie grają wiecznie, że trzeba zarabiać, że to jest też nasz zawód, że nie gramy tylko i wyłącznie dla przyjemności, ale utrzymujemy swoje rodziny. Po czym gość wyciąga taką kartkę, Judasz. I to było, wiesz, kurtyna, koniec. I wtedy właśnie był ten pierwszy raz taki, odczułem taką falę takiego, można powiedzieć, już bardziej hejtu, no bo wiadomo, że jak się gra w przeciwnych jakby drużynach, no to są kibice, którzy normalnie kibicują. Ale wtedy to była taka fala hejtu. A druga to chyba, jak graliśmy w Sofii, przyszli sobie kibice z piłki nożnej potrenować w okresie zimowym na Pucharach Europejskich, jak byliśmy w styczniu, przyszli sobie potrenować po prostu swoje jakieś tam przyśpiewki. No i wtedy to nawet się czułem zagrożony, bo jak się tak rozebrało 14, wiesz, łysych, rozpalili race, mieli pozasłaniane twarze, no to tak się zastanawiałem tylko, gdzie jest wyjście. Mówię, żeby, wiesz, wywiać. Nawet wtedy sędzia rosyjski, jeden ze znakomitych sędziów, powiedział, panowie, pomogę wam, wygrywamy i wyjemy. Tak wyglądało to. Też wtedy poczułem tak trochę się zagrożony i taką falę właśnie hejtu, że kurczę, jak mogą tak piłkarze grać pod taką presją takiego, a nie innego, wiesz, dopingu, nie? Dzień, w którym pierwszy raz nienawidziłem swojego rywala. Ja nie to, że nienawidziłem. Ja zawsze to czułem takie chęć bycia lepszym. Nie ma nienawiści chyba. Wydaje mi się, że żaden sportowiec nie czuję jakby nienawiści do drugiego sportowca, bo przez szacunek do tego, co robimy wspólnie, czyli oddajemy się jednej pasji. Akurat dla nas pasją, moją pasją była siatkówka i byli zawodnicy, którzy mnie irytowali, tak bym to nazwał, wiesz, że ta irytacja na przykład była taka mega, która prowokowała mnie, gdzie mi po prostu para uszami szła, no to było u Pawła Zagumnego, nie? Rudy po prostu potrafił sprowokować mnie tak tym swoim gadaniem, że no, stawałem i chciałem udowodnić jak najwięcej, no bo u nas nie możesz kopnąć, nie możesz uszczypnąć, nie możesz wsadzić palca w oko, nie możesz nic zrobić, nie ma kontaktu fizycznego, więc u nas zostają tak zwane inteligentne zagrywki słowne, czasami poruszające różne obszary życia, więc jakby Rudy był perfekcyjny w konstruowaniu takich odpowiednich zdań, które wypowiadał w stronę przeciwnika. Także tak to wyglądało. Dzień, w którym pierwszy raz ze śmiechu nie mogłem dalej grać. Czy było takie coś? Zdarzyło się raz, sytuacja taka bardzo może niecodzienna, to grałem w Sosnowcu, to był mój pierwszy sezon takiej dużej siatkówki, można powiedzieć, gdzie wyjechałem jakby spod skrzydeł mamy i taty, podpisałem pierwszy taki profesjonalny kontrakt właśnie w Płomieniu Sosnowiec i tam miałem okazję stanąć obok starszego, bardziej doświadczonego zawodnika, to był Marek Fornal. Kiedyś świetny zawodnik, reprezentant Polski, grał w lidze tureckiej, za granicą w jeszcze kilku znakomitych klubach i akurat ja miałem okazję obok niego uczyć się grać w siatkówkę i Marek miał bardzo specyficzny serwis, miał takie, podrzucał oburącz piłkę, no i miał niesamowite przyłożenie, żeby nie powiedzieć mocno, że olnięcie, nie? I generalnie zagrywał zazwyczaj z jednej strony, bo wtedy strefa była wyznaczona, nie było możliwości zagrywania na całym boisku, tylko tam 2 metry z prawej strony. I tak pechowo się złożyło, że sędzia był po tej stronie, jak zagrywał i ta piłka niechcący zeszła takim dosyć dużym fałszem,
że sędzia dostał w twarz. No po prostu wtedy, no generalnie żeśmy się popłakali, no, że klient wypluł gwizdek, nie wiedział, co jest grane. Marek podszedł, podał mu ten gwizdek, policzył mu na trzech palcach, czy jest wszystko okej. Sędzia utrzymał gardę, więc graliśmy dalej, ale wtedy już gdzieś tam chichrałem się w środku, bo jeszcze byłem, mówię, młody i to dla mnie było pierwsze takie zdarzenie, że sędzia dostał w papę i tak. I później cały czerwony policzek miał do końca spotkania. No. Dzień, w którym pierwszy raz poczułem, że jestem popularną osobą. Nie wiem. Nie potrafię ci powiedzieć. Walczyliśmy o swoją popularność. Czy walczyliśmy, to duże słowo. No, przyszły sukcesy reprezentacji. Gdzieś po tych pierwszych sukcesach, załóżmy reprezentacji juniorskiej. 2006 reprezentacja trenera Lozano, wicemistrzostwo świata. No i po chwili gdzieś tam okazuje się, że dzięki współpracy z dużym sponsorem prężnym, telewizją, nagle zaczyna się coś tam kręcić. I chyba to było w galerii, gdzie taka była anegdotka, że ktoś tam idzie za mną i mówi: ty, pa Ignaczak, nie? Nie, nie, to nie Ignaczak. Tamten jest na pewno niższy, nie? I takie, wiesz, przygrywki jakieś się tam zdarzyły, ale to faktycznie wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, że zaczynają mnie ludzie poznawać, że dzięki temu, że właśnie pojawiliśmy się w telewizji, że jakieś sukcesy się zaczęły tutaj kręcić, że ludzie nas rozpoznają na ulicy. Oczywiście nie było to nigdy w życiu uciążliwe, to nie jest i nigdy nie przerosło to do takiej skali, gdzie my nie mogliśmy przejść, gdzie nie mogliśmy spokojnie zjeść w restauracjach. W większości ludzie czasami się bali podchodzić, nawet, nie wiem, bojąc się naszych reakcji, i wielokrotnie później pisali: o, widziałem pana tutaj i tutaj, ale nie podeszłem, albo nie podeszłam, bo bałam się, a teraz żałuję, że nie wziąłem autografu. Nie no, my jesteśmy normalnymi ludźmi z krwi i kości, nigdy nikomu nie odmówiliśmy autografu i jakby zdawaliśmy sobie sprawę z tego od samego początku, że jakby bez kibiców nie byłoby w ogóle sportu. To tak na dobrą sprawę dla nich gramy i dla nich się poświęcamy, chociaż w jednym tam filmie było, że gra się dla kobiet, tak, i cała jakby cały misterny plan poszedł dalej. A najdziwniejsze miejsce, na którym składałeś autograf? Nie wiem, kobiecy dekolt, męska łysina, check-in blanco. Kobiecy dekolt, ta zdarzał się, pośladek chciała też jedna dać, staniki, wszelkiego rodzaju, nie wiem, sprzęty, które mieli, telefony. No, różnego rodzaju rzeczy też się zdarzały, gdzie ludzie po prostu jak nie mają nic pod ręką, to żeby popisać mu na ręce, więc tych autografów trochę się rozdało. Ja się tak śmiałem kiedyś, że jakby każdy sportowiec taki troszkę bardziej popularny miał za takie coś, za każdy autograf wziąć złotówkę, no to naprawdę by się fajne pieniążki uzbierały na jakąś fundację albo na coś. Można by było później to fajnie przekazać i myślę, że to byłyby całkiem niezłe pieniądze, bo tych autografów było rozdanych naprawdę w pewnym okresie masa, nie? Podpisywaliśmy bardzo dużo rzeczy. Dzień, w którym spotkałem najbardziej szaloną osobę na swojej sportowej drodze. Szaleńców myślę, że było bardzo dużo i w tym pozytywnym jakby słowa znaczeniu i takich ludzi, których nie chciałbym wspominać, którzy byli jakby, że tak powiem, hamulcowymi, ale może nie szaloną, ale dzień, w którym spotkałem Arka Gołasia, mojego przyjaciela, to był bardzo taki dla mnie dzień, w którym poznałem bratnią duszę i to dla mnie było takie uczucie, jakbym spotkał młodszego brata, którego nigdy nie miałem. I od tego momentu zawiązała się między nami taka jakaś magiczna więź, przyjaźń i w Częstochowie praktycznie byliśmy jak papuszki nierozłączki 24 godziny na dobę. To moja żona się w pewnym momencie śmiała, mówi, żebym się przeprowadził w ogóle i sobie zamieszkał z Arkiem, jak to mam zamiar z nim tak w taki, a nie inny sposób funkcjonować, ale Arek był praktycznie, no co tylko mogliśmy spędzić ze sobą czas, to spędzaliśmy, przychodził, jadł u mnie obiady, myśmy jadali u niego kolację, graliśmy w gry komputerowe razem wspólnie, no po prostu, tak jak mówię, no cieszyłem się jak głupi do sera, bo że mam tego młodszego brata. Facet urodzony w maju, też mieliśmy tak, ja jestem urodzony w maju, on był urodzony w maju, więc mieliśmy po prostu taki feeling, że rozumieliśmy się bez słów. O tym nieraz wspominałem w wywiadach, wspominając właśnie świętej pamięci Arka.
Dzień, w którym pierwszy raz przestałem lubić siebie. No i tu musiałbym się zastanowić. Chyba to był ten sam dzień, o którym ci mówiłem w 2006 roku, jak przestałem jakby myśleć o tym, że to jest już koniec mojej kariery, no bo nie osiągnę nic, że sam zawiodłem siebie, bo włożyłem ileś lat ciężkiej pracy, a się nie okazało, że nie wygraliśmy, nie, że drużyna wygrała akurat beze mnie wtedy medal mistrza świata i to wtedy siebie na pewno przestałem lubić i przestałem się na pewno akceptować. I wtedy powstała ta pierwsza myśl, że nie warto w ogóle kontynuować kariery siatkarskiej, że warto byłoby coś zrobić zupełnie innego. Nie miałem w ogóle pojęcia co, ale tak jakby powiedziałem sobie, że chcę przerwać grę w siatkówkę. Nie? A dzień, w którym pierwszy raz poczułem się oszukany, niesprawiedliwie potraktowany? Dla nas wydaje mi się, że każda selekcja trenera jest w ten sposób odbierana trochę, tak, że jesteśmy trochę oszukani. Nie, to jest bardzo niewdzięczna rola być selekcjonerem i wybierać i decydować o tym, który zawodnik pojedzie i tu musisz wybrać dobro drużyny czasami i tak dalej, więc na przykład patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje dzisiaj w reprezentacji i dobrobyt, jaki mamy, nie chciałbym być absolutnie w skórze Witala Heinena, jeżeli chodzi o powołania na Igrzyska Olimpijskie, bo którymś chłopakom po prostu odbierze marzenia. I to odbieranie marzeń, chyba wydaje mi się, że sportowcy, bynajmniej ja, odbierałem trochę jako takie oszukanie. No nawet nie docierały do mnie jakby w żaden sposób argumentacje trenerów. Nie chciałem ich dopuszczać, tak? Nie wierzyłem, po prostu czułem się w jakiś sposób zawiedziony, oszukany, sfrustrowany. I to są takie ciężkie dni dla sportowców, kiedy właśnie odpadają na sam koniec, gdzie już jest tak blisko tej selekcji, żeby przebrnąć, żeby pojechać, nagle dostajesz taki strzał, twoje nazwisko jest w ogóle niewymieniane i chyba tak. I jeszcze chyba też przed Mistrzostwami Świata 2014 rok, to też było takie dla mnie wow. Zagrałem turniej cały praktycznie w Krakowie, dostałem od Stefana Antigi możliwość pokazania się jeszcze na memoriale Huberta Wagnera, zagrałem dwa dobre spotkania, przyszedł do mnie, powiedział, że świetna postawa, świetne statystyki, więc gdzieś tam we wnętrzu pomyślałem sobie, że o kurczę, to jak już tak powiedział, to udało mi się wygrać rywalizację z Pawłem Zatorskim, który naprawdę fenomenalnie się wtedy prezentował, ale mówię, kurczę, no może postawi na mnie, skoro dał mi teraz dwa ostatnie mecze przed zbliżającym się tym turniejem i meczem otwarcia zagrać, to już na tej ostatniej prostej to chyba ja. I słuchaj, i wchodzę do szatni, gdzie trener ogłasza skład i wiesz, i Paweł, i pum, taki strzał, wiesz, pysk. Mówię, okej. I jedyny jaki problem mam z tym, że i powiedziałem zresztą to Stefanowi, że zabrakło komunikacji, dlaczego i nie uzasadnił mi, po co ja tam jestem. Jakby mi to uzasadniał, ja miałem wtedy 36 bodajże lat, i jak on by mi uzasadnił, dlaczego, po co jestem mu potrzebny, to przecież ja bym to zrozumiał, bo byłem bardzo doświadczonym zawodnikiem, a tak to zostawił mnie ze swoim jakby problemem i głową pełną jakichś takich, wiesz, pomysłów. Dzień, w którym powinienem pójść inną drogą, podjąłem złą decyzję. Jeden mi przychodzi na myśl. To był dzień, w którym chcieliśmy pokazać Raulowi Lozano, że to my będziemy rządzić, a nie on. Było nas trzech, każdym z nas inna krew. No i tam się źle skończyło, że tak powiem. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to był duży, duży błąd. Ucierpiał nie tylko mój wizerunek, ale przede wszystkim rodzina i za to musiałem ich przepraszać i odbudowywać ich zaufanie, które mocno, mocno nadwyrężyłem. Ale z drugiej strony powiem, że bardzo dobrą było to dla mnie lekcją i myślę, że dla całego naszego społeczeństwa, takiego siatkarskiego polskiego, a że przyszedł facet i pokazał, mówi, dobra, to tych nie ma świętych krów, lecicie panowie nawet kosztem tego, że jesteście jednym z filarów, załóżmy, drużyny, poradzę sobie bez was, ale będzie profesjonalnie i będzie tak, jak ja chcę, a nie tak, jak wy chcecie. No i po roku żeśmy wrócili do reprezentacji, dostaliśmy pewnego rodzaju ultimatum od trenera Lozana i myślę, że on
tą decyzją poukładał sobie na kolejne lata bardzo fajnie całą drużynę. Zbudował ogromny, ogromny autorytet i czuliśmy przed nim bardzo duży respekt. Trochę mi nie odpowiedziałeś na pytanie, co to tak naprawdę było, ale zadam ci kolejne, bo to pewnie będzie to dzień, w którym pierwszy raz zabrakło mi profesjonalizmu. To było właśnie wtedy, tak. Wróciliśmy dosyć późno, że tak powiem, z zasiedzianej imprezy i to było na turnieju towarzyskim w Olsztynie i wtedy trener zdecydował się nas odsunąć od reprezentacji, słynna afera alkoholowa. I to był ten taki nieprofesjonalny z naszej strony dzień, tak jak mówię. No, trochę gdzieś nas poniosło z tymi charakterami, które mieliśmy. I tak jak mówię, chcieliśmy udowodnić coś trenerowi, ale całe szczęście, że on no, zachował na tyle zimną krew, na tyle jakby mocno podszedł do tej osoby, do tych osób, że dał nam po prostu srogą lekcję tego życia. Tak? I to jest dzień, w którym chyba bym chciał zmienić, jeżeli miałbym w ogóle wrócić do czegokolwiek. To jest chyba jedyna rzecz, której tak żałuję, bo wiem, że na przykład nasze życie jest sumą doświadczeń, tak? I dzisiaj patrząc przez pryzmat tego, co się wydarzyło, nie wiem, czy chciałbym coś jeszcze zmieniać. Było wiele okazji, gdzie by pójść w lewo albo w prawo, czyli to nasze drzewko, które mamy i o tych decyzjach takich kluczowych w życiu, które musimy podjąć, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo. Poszedłem w prawo, a raz w lewo i nie chciałbym wracać i zastanawiać się, czy są one słuszne, czy nie. Miałem propozycję zostania w Stanach Zjednoczonych i grania w futbol amerykański. Nie wiem, nie chcę się dzisiaj zastanawiać, czy faktycznie to byłoby lepiej, że zrobiłbym karierę w futbolu amerykańskim, czy nie, jako biegacz. Ale pytania gdzieś tam zostają, natomiast nie chciałbym na nie uzyskać odpowiedzi. Dzień, w którym usłyszałem zdanie, które zmieniło moją karierę. Chyba Castellani, tak w momencie, kiedy przyszedł i powiedział, że on we mnie bardzo głęboko wierzy. Ja nie radziłem sobie ze swoimi kompleksami. Naprawdę kiedyś muszę napisać książkę, już tak zbieram do tej książki, już nie wiem ile i podchodzę do niej, ale żeby pokazać jakby swoją metamorfozę, jak od młodego człowieka, który gdzieś tam starał się być egocentryczny i podchodził egoistycznie do życia, że ja centrum uwagi, ja najważniejszy, nie liczy się drużyna, tylko Krzysztof, do ścieżki, której podjąłem decyzję, że nie Krzysztof, a drużyna. I Castellani akurat w tym momencie w 2006 roku przyszedł i powiedział właśnie, że on głęboko we mnie wierzy, że widzi ten ogromny potencjał, który towarzyszy, ale żebym nie działał na siebie sam destrukcyjnie, żebym zaczął po prostu w siebie wierzyć i zmienić jakby pozytywną, całą energię pozytywną, którą miałem też na pozytywne myślenie. On był bardzo dobrym psychologiem, to był jeden z pierwszych trenerów, który kładł nacisk nie tylko na elementy czysto techniczne i taktyczne, ale również podejście i rozmowę z zawodnikami, jeżeli chodzi o budowanie ich od strony mentalnej. Ja miałem bardzo ciekawą rozmowę z nim kiedyś na temat tego, jak oni w Argentynie szkolą młodzież, na jakich etapach, jak podchodzą i jak rozwiązują problemy młodych ludzi. Ja słuchając tego, wiedziałem, skąd się wzięły moje problemy, dlaczego akurat polscy trenerzy nie zwracali na to uwagę. Polscy trenerzy zwracali uwagę tylko i wyłącznie na to, żeby technicznie i taktycznie nas wyszkolić, natomiast nie brali pod uwagę problemów, załóżmy, danego okresu dojrzewania, tak? Buntu, hormonów i tak dalej, zwalania winy na innych, nie brania odpowiedzialności. Co się w późniejszym okresie przekładało właśnie na postawy niektórych zawodników, tak? I to było fajnie, z Castellaniem się świetnie rozmawiało, po ileś tam set godzin żeśmy spędzili, jak tylko mogłem, to po prostu czerpałem z tego faceta jak najwięcej wiedzy takiej na temat właśnie tej psychologii sportu, której na tamten czas, na tamten okres było bardzo mało, jeżeli chodzi o polski sport, nie? Teraz już jest to zupełnie na innym poziomie, jest wielu trenerów mentalnych, trenerów psychologów, którzy pracują w sporcie, więc te tendencje się zmieniają i myślę, że to jest bardzo dobry i słuszny kierunek, żeby pomagać sportowcom. I wbrew pozorom młody sportowiec nie potrzebuje, wydaje mi się, tak bardzo pracy z mentalnym trenerem, jak ten doświadczony, który już wszedł na szczyt, wiesz, żeby sobie poradzić ze swoimi emocjami i oczekiwaniami, które ma wobec siebie. I nie tylko wobec siebie, ale i również całe środowisko, które oczekuje od niego, nie? Dzień, który
chciałbym przeżyć na nowo? Chyba narodziny moich dzieci. I wiesz co, narodziny moich dzieci i dzisiaj chyba bym zdecydował się, że nie poleciałbym z reprezentacją, bo dostałem ultimatum od Anastaziego, że jak nie polecę z reprezentacją, to mnie nie będzie w reprezentacji. Zagrał trochę nie fair w stosunku co do mnie, ale ja poświęciłem to i nie byłem na komunii swojego syna. I chyba bym chciał przeżyć jeszcze raz ten dzień. Ja wtedy bym podjął zupełnie inną decyzję i chyba bym został na tej komunii, bo to jakoś widzę, że siedzi w nim bardzo mocno, w moim synu, że zabrakło ojca w tak ważnym dla niego dniu. To bym chciał jeszcze też raz przeżyć. Wtedy bym to zmienił.